Siema, ja jestem Przeci, a w dzisiejszym odcinku kupię sobie kolejnego skina na moim koncie w Brawl Stars, a mianowicie skina do Gina, Gin Piracki. Więc myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie i jeśli chcecie, żebym kupował więcej skinów na moim koncie w Brawl Stars, to zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, bo jak będzie tych łapeczek w górę dużo, to kupię kolejnego skina na moim koncie i to na pewno jakiegoś droższego. Ponadto, jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach. Oraz słuchajcie, zaglądajcie do opisu, bo tam macie moje wszystkie social media oraz mój klub Brawl Stars, więc bardzo serdecznie was zapraszam. Opis tego filmu. No i myślę, że już nie ma co przedłużać i lecimy sobie do sklepu. Okej, więc jak widzicie, ja już tutaj jestem nawet w tej ofercie. No i zobaczcie, tak ten skin się prezentuje, myślę, że on jest naprawdę bardzo ładny, to jest jedyny skin do Gina w Brawl Stars, więc bardzo fajnie. No i mamy akurat na niego przeceny, więc dużo osób go kupiło podczas tej przeceny, więc ja postanowiłem, że też go kupię, też widzowie chcieli, żebym go kupił, więc spełniam wasze prośby jakby. No i myślę, że nie ma co przedłużać i uwaga, kupujemy. No i patrzcie, uwaga. Ten Gin już jest mój, w sensie ten skin do Gina już jest mój. Tego już się nie cofnie, słuchajcie, mamy tego skina. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Więc jak widzicie, ja już mam tego skina wybranego w lobby. Tak on się prezentuje w lobby, no bardzo fajnie, 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 naprawdę. No i słuchajcie, teraz pora go przetestować. Więc no niestety mamy taką mapę, to w ogóle nie jest mapa dla Gina. I tutaj będę raczej tracił pucharki. Ponadto mam na nim aż ponad 600 pucharków, więc tutaj tym bardziej stracę te pucharki. No ale dobra, już jestem w tej pierwszej gierce, no i trzeba go przetestować, trzeba. Mimo to, że najprawdopodobniej stracę te pucharki, to muszę go przetestować, no bo miecki na jego nie przetestować, no to tak słabo byłby ten odcinek taki słaby, tylko kupienia bez testowania, no wiadomo, słabo by było. O kurczę, teraz w ogóle nie trafiłem w niego. Dobra, i tutaj oby chociaż nie stracić pucharków, to by było naprawdę fajnie. Tutaj, no bo zobaczę, to w ogóle nie jest mapa dla Gina. No w sumie też mogłoby być gorzej, w sumie nie wiem jak to mogłoby być, no nie wiem, ale tutaj no wiadomo, mogłoby być troszeczkę gorzej, lecz oż, już tutaj 8 miejsce na pewno mamy gwarantowane. Dobra, tam jest, o Shelly tam jest, która chce ze mną wziąć sojusz. Ale nie, sojuszy nie bierzemy, ja się nie bawię w sojuszowanie. Bo to nie o to z tym chodzi. Zazwyczaj sojuszowanie też się źle kończy, więc pamiętajcie, żeby nie sojuszować się. No i tam mamy tego kruka, który też ma skina i tutaj chyba już będzie zapewne po mnie, ale nie no, jakoś się wybroniłem i tam mamy chyba Daryla. Tak, Daryl, pierożkowy Daryl. I kurczę, tutaj on by teraz mógł mnie podjechać. Tam mamy też Power Cubes, ale już po niego nie idę. Bo nie ma co. Wow, tam kruk na soczku skoczył do niego. O nie, i tutaj jest też Rico na soczku. I nie wiem, czy go nie przeciągnąć, ale nie, no dobra, nie przeciągam go. W sumie bym go pokonał na pewno, ale już za późno teraz. Zostało 6 osób, o 5, więc już na pewno jestem na plusie. Więc naprawdę bardzo dobrze w tej pierwszej gierce poszło jak na razie. Dobra, tam mamy wyżej Bulla, który ma soczek i ma mało HP, ale się podregenerował, bo użył swojego gadżetu. Tutaj mamy tego kruka, który całkiem mocno tutaj i on mógłby na mnie skoczyć i to by była dobra decyzja z jego strony, ale no tak się nie musiał opłaca na mnie skakać w sumie, bo jeden power cubesik ze mnie wypadnie tylko. Nie no, ja bym sobie skoczył. No dobra, nieważne. Czwarte miejsce mamy, więc bardzo dobrze. I tam oni się nawalają i patrzcie, patrzcie teraz, patrzcie co się teraz dzieje. Cyk, cyk, ja już muszę go przyciągnąć, bo inaczej no to tutaj, nie. Dobra, patrzcie, prawie wygrałem, prawie. Brakło sekundy i bym to, słuchajcie, wygrał. Więc no w pierwszej gierce poszło bardzo dobrze, zobaczymy jak pójdzie mi dalej. Okej, więc kolejna gierka, już nie jesteśmy. No i cały czas oczywiście pirat Gin, znaczy gen piracki. Gin piracki. Trochę dziwna nazwa z tego skina, no ale dobra, tam mamy szelkę, która mi ukradła Power Cubesa, no nieładnie, nieładnie z jej strony. Złodziejaszka, no w sumie to jest bandytka Shelly, no to tak? To jest chyba bandytka, nie, jak to się mówi? A nie, rozbójniczka, to jest rozbójniczka. No ale rozbójniczka, bandytka, no wiadomo o co chodzi tutaj, taki złodziejaszek z niej. Dobra, tam, czy jest tam kruk? Tam jest ten kruk, o. Proszę bardzo, i tutaj z nim nie będzie szans. Jeszcze on ma Star Power, patrzcie jaki kozak z niego. Nie no, to nie ma szans z tym krukiem, to ja się od niego oddalam, bo to... Ej, zobaczcie, jest 7 osób.
I oby było chociaż na zero. Na razie jestem na plus, więc w sumie jak teraz stracę, to się nic wielkiego nie stanie, no ale wiadomo, lepiej tutaj coś zyskać niż stracić, żeby tutaj dobrze poszło. I tak to nie jest w ogóle mapa na Gina, więc się cieszę, że w tamtej gierce dosyć dobrze poszło i sobie bardzo łatwo mi idzie tutaj. Nie czuję się, jakbym grał na 600 pucharkach, naprawdę. Czuję się, jakbym grał na o wiele niższych pucharkach. O kurczę, wiedziałem, że to będzie zły pomysł. Dobra, trzeba się oddalić, bo tutaj muszę się podregenerować. Dobra. Trzeba się tutaj podlecieć w krzakach, oczywiście. Dobra, jest 6 osób. No zobaczymy. Zobaczymy, jakie miejsce zajmę. Na razie już jest dobrze, bo jak jest 6 miejsce, to chyba wyjdę na 0. Tak mi się wydaje, że 6 miejsce to jest 0 pucharków. No i dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Albo na minus 1. Nie, no raczej nie. 6 to jest na 0. Dobra, teraz już jestem na plus, bo jest 5 osób. Zobaczcie, tam mamy kruka, który zostanie przeze mnie pewnie. Co? Widzieliście to? Ja nie. Nie komentuję tego. Ja, to jest właśnie używanie tego. Autoataku. Ja nie wierzę, widzieliście to? Byłoby drugie miejsce. A tak to kurczę, on mi jakoś uciekł. Znaczy, chybił ten autoatak. Ja nie wierzę. I teraz będzie trzecie miejsce najprawdopodobniej, bo będzie tutaj ciężko. Ta Shelly znowuż. Kolejna Shelly chce się ze mną sojuszować. O kurczę. On wziął sobie tego gadżeta i tutaj będzie po mnie. Kurczę, poszedł za Shelly, ale no. Było bardzo blisko wygranie. No, gdybym go przeciągnął, mogłoby być naprawdę ciekawie. Okej, więc ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku i jak na razie jestem w każdej gierce na plus. Więc naprawdę się cieszę. I tutaj nawet jak teraz stracę, jak będę nawet miał 10 miejsce, to i tak będzie dobrze, bo jestem na plusie. Więc bardzo, bardzo fajnie. Dobra, tam mamy Bee, która by mogła tutaj mnie porobić, bo oczywiście ma ona taki jakby, no, żółty pasek turbo, jakby sobie naładowała. To mogłoby być ciężko ze mną. Dobra, tam mam jakąś skrzyneczkę, którą fajnie było sobie rozwalić, ale oczywiście Leon mi ją ukradnie, no to było wiadome, no kurczę, no niestety, i on sobie pójdzie po soczek, ja się od niego oddalę, i w sumie nie mam żadnej taktyki na ten, znaczy w sumie po co mi jakaś taktyka, nie, dobra, nieważne, nie komentujmy tego. Dobra, idziemy sobie gdzieś tutaj, ciekawe gdzie jest ta B, ona może sobie raczej stąd poszła. Mamy 8 osób, więc całkiem sporo jeszcze. Dobra, tam jest kruk, który ma całkiem mało HP, ale już się tutaj on podleczy, więc już ma pewnie full za chwilę. I tam mamy tego Leona. Dobra, tam czas 8 osób. Dobra, rzućmy sobie tam gdzieś. O, cyk. Trzeba też nabić ulta, bo to jest podstawa. Ult nabity to jest podstawa w tej grze. Pamiętajcie, żeby sobie zawsze nabić ulta. O nie, wiedziałem, że tutaj ktoś będzie na mnie czekał, ale spokojnie, to Frank, to on do mnie nie podejdzie. Tam mamy tą Bee i ona ma naładowany ten pasek. I to może być ze mną tutaj ciężko teraz. I sobie nie wiem, czy jej nie przyciągać, ale wolę nie, bo jak ona we mnie trafi, zacznie we mnie spamić strzałami, to będzie ze mną źle. Mamy 5 osób, więc znowu się jesteśmy na plus, więc każda gierka w dzisiejszym odcinku na plus, więc bardzo się cieszę. Czwarte miejsce, więc już coraz lepiej. Dobra, idziemy sobie, znaczy tutaj cały czas sobie teraz czekam, bo tam się, tam, o, Leon idzie do tej B, tak jest. I teraz, patrzcie, teraz trzeba go przyciągnąć i cyk, cyk, i pięknie, pięknie. O nie, tutaj Bibi mi chyba, znaczy B, zabierze mi zapewne soczek. I pokonana, patrzcie, jak to będzie pierwsze miejsce, to nie ma szans raczej, bo gdyby ten Frank nie porobił, no ale było bardzo, bardzo blisko. A więc w dzisiejszym odcinku to już było na tyle, jeśli chodzi o gry tym skinem, to poszło mi bardzo, bardzo dobrze. Każda gierka prawie wygrana, więc ja już w sumie tutaj wszystko zrobiłem, co miałem zrobić w dzisiejszym odcinku, więc ja już wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie gen piracki, bo tak się nazywa ten skin, a ja przypnę wam serduszko, więc myślę, że warto. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, bo będzie tutaj dużo łapek w górę, to kupię kolejnego skina na moim koncie w Brawl Stars, więc myślę, że warto. No i już w sumie nie przedłużam, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!